witam Państwa serdecznie, jak mi miło, jak radośnie. Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie, gdzieś tutaj jego nazwa. Tam jest, myślę, fajnie i wesoło. Ja się nazywam Antoś Orłosz, a teraz czas na kolejny WTS BIS. Jak się komuś nie podoba, to niech się... Zaczynamy! A zaczynamy od afery na festiwalu Poland Rock Jurka Owsiaka. Znany szczeciński raper Łona postanowił w trakcie swojego występu na chwilę poinstruować publiczność w kwestiach lingwistycznych. I tak oto w dosłownie parę sekund cały festiwal krzyczał jebać PiS. Ponieważ te wydarzenia wznieciły sporo ludzi, w tym wojewodę, który poprosił organizatora festiwalu, by tego rodzaju słowa nie padały ze sceny, raper postanowił wytłumaczyć swoje czyny. Przyznaję, że forma tych pokrzykiwań była mało wyrafinowana. Nie jestem dumny z miotania ze sceny wulgaryzmów tego rodzaju i wszystkie uwagi dotyczące języka przyjmuję z pokorą. Ale już emocja, która za tym stoi, jest zupełnie szczera i wynika z autentycznego gniewu. Gniewu człowieka, który ma dość słuchania o tym, że geje i lesbijki nie są równie normalnym ludziom, dość dewastowania wymiaru sprawiedliwości i podsycania chaosu prawnego, dość rozwalania publicznych mediów, dość brutalnego rozpędzania pokojowych protestów, wreszcie dość tej niespotykanej arogancji i pychy, których twarzą stali się Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Ja myślę, że wybaczymy raperowi wszelkie bluzgi. Ja osobiście podpisuję się pod jego słowami w 100%, a co do PiS-u, to podpowiadam i odpowiadam. Tak, można mieć PiS w nosie zawsze i wszędzie. Prowadzący w kontrze to taki program w TVP, taka telewizja, trochę socjopatyczny twór, którego siedziba znajduje się na Woronicza w Warszawie. No, w każdym razie prowadzący tego programu znowu atakują. Po tym jak Jarosław Jakimowicz groził Kamilowi Durczokowi, Magdalena Ogórek postanowiła nie być gorsza i też wygraża, ale Kindze Rusin. A czym pani Kinga tak bardzo zawiniła? A tymi oto słowami, szanowni państwo. Pisowscy czynownicy i reżimowe kreatury, Jakimowicze i Ogórki, aż się ślinią z podniecenia patrząc na atak na TVN, mówią publicznie o dziennikarzach wolnych mediów perszmaciarze i zarzucają im przyjmowanie srebrników od obcego kapitału. Te słowa tak bardzo wznieciły, to dzisiaj moje ulubione słowo, panią Magdalenę, że ta aż na Twitterze zagroziła pozwem. Przekażcie Kindze Rusin, że ma czas do jutra, by przeprosić za swoje oszczerstwa. Nie wypowiedziałam słów, które mi przypisała. Jeśli tego nie zrobi, w poniedziałek dostanie pozew. Przekażcie? A co my, kurwa, jesteśmy Poczta Polska? Sama se przekaż. W niedzielę 1 sierpnia w Warszawie po raz kolejny celebrowano rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Oczywiście, jak co roku, epicentrum zabawy było na Rondzie Dmowskiego, gdzie wesoło odpalano race, wspólnie pito alkohol, była też wspólna zabawa w podpalanie tęczowej flagi i konkurs na najgłośniejszą petardę. Echem w całej Polsce odbił się też konkurs recytatorski pod hasłem Dumka na dwa serca. Konkurs wygrał 36-letni mieszkaniec Skrzydlic, pan Robert Winnicki, recytując wiersz własnego autorstwa pod tytułem Zaraza. Trzeba zwalczyć wszelkie zarazy. Zaraza brunatna i zaraza komunistyczna zostały zwalczone. Teraz czas na tęczową. Wiersz spotkał się z niezwykłą aprobatą ze strony widowni. W trakcie wydarzenia doszło też do przemarszu artystów prezentujących swoje prace. Najwięcej uznania i oklasków zebrała ta praca pod roboczym tytułem Jestem głupi, więc mam głupie obowiązki. No, w sumie hasło pasujące do tego całego radykalnego towarzystwa. A propos rocznicy wybuchu powstania, to chciałem jeszcze Państwu zwrócić uwagę na fenomenalny, moim zdaniem, trolling ze strony partii Razem. W dniu rocznicy opublikowali na swoich social mediach 3 postulaty. Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego. Bruh. Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad gospodarką. Bruh. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego. Bruh. Oczywiście hasła te potwornie zdenerwowały całą masę użytkowników internetu i podniosły się głosy, aby zdelegalizować komunistyczną partię, że to tekst w stylu późny Bierut, wczesny Gomułka i ogólnie skandal i że jak chcą w Polsce robić karierę, to niech lepiej zmienią hasła na mniej kojarzące się z komunistycznym ustrojem. Tymczasem, szanowni państwo, cóż za zaskoczenie. Partia Razem nie opublikowała swojego nowego programu politycznego, a testament Polski Walczącej, który został
uchwalony przez Radę Jedności Narodowej, reprezentację polityczną Polskiego Państwa Podziemnego i opublikowany 1 lipca 1945 roku. Więc okazuje się, że Armia Krajowa walczyła nie tylko o Polskę, która nienawidzi Żydów, LGBT i pije browarki w koszulkach z płonącą husarią. Cóż za zaskoczenie, szanowni państwo, kto by pomyślał w ogóle? Ja bym nigdy tak nie pomyślał. Nie. I przenosimy się za ocean, gdzie podróż przez odmęty swojego umysłu kontynuuje Mariusz Mad Max Kolonko. Jakiś czas temu ogłosił się prezydentem Polski i proklamował Stany Zjednoczone IV Republiki Polskiej. Wydał kilka dekretów, zlikwidował Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ustanowił Biuro Szeryfa Narodu, a nawet ułaskawił kilka osób, w tym Lwa Rywina. Teraz jednak w swoim orędziu do narodu otwarcie atakuje swojego byłego przeciwnika w wyścigu o fotel prezydencki i twierdzi, że Andrzej Duda nielegalnie i bezprawnie objął na terenie Polski urząd i że wybory były oczywiście sfałszowane. Trzeba przyznać, że przynajmniej prezydent Mariusz coś robi i to siedząc w składziku namiotu, szanowni państwo, nie to co ten nasz długopisiak. Ale po co? Ale ja nie mam czasu, daj mi ty spokój, ty. Ja nie sądzę, żebym się wiele dowiedział. Tak, szanowni państwo, odpowiadali posłowie pytanie przez WP o uczestnictwo w prowadzonym przez ABW szkoleniu z cyberbezpieczeństwa. Okazuje się, że po niedawnej aferze związanej z atakami hakerów i wyciekiem prywatnych maili ważnych jednak urzędników państwowych, urzędnicy państwowi nie mają zamiaru dowiedzieć się, jak się bronić przed takimi atakami w przyszłości i w związku z tym żaden ze zhakowanych posłów nie przyszedł na szkolenia. Tak swoją drogą, to ciekawe, jakie hasła mogą mieć niektórzy posłowie. Zachęcam do dzielenia się pomysłami w komentarzach. Ja na przykład mówię ziemniak raz, dwa, trzy, cztery. No co? Jak większość z nas wie, a jak ktoś nie wie, to no proszę teraz uważnie posłuchać i patrzeć mi na usta. Trwają właśnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanowska zdecydowała się oficjalnie skrytykować kadrę trenerską reprezentacji swojego kraju. Tak nie trudno się domyślić, nie domyśleć, Mińsk natychmiast zdecydował o tym, że pani Cimanowska jest w złym stanie psychicznym i musi szybciutko wracać na Białoruś. Ta jednak najwyraźniej ma dosyć białoruskich zbrodniarzy i wracać do kraju nie zamierza. Wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz zaproponował, że Polska chętnie udzieli jej wizę humanitarną i że jeżeli tylko zechce, to może kontynuować karierę sportową w Polsce. Sama zainteresowana była już w polskiej ambasadzie w Tokio i ma zapewnioną ochronę tamtejszej policji, gdyż są uzasadnione obawy o jej życie. No, wiadomo, że zawsze lepiej u nas niż tam, chociaż... Nie no, lepiej tak. Lepiej tak. Na zakończenie bardzo nietypowa sytuacja. Otóż w piątkowym wydaniu Dziennika Zachodniego wydrukowany został wstępniak wicenaczelnego tytułu pana Jędrzeja Lipskiego. Dlaczego nietypowa jest to sytuacja? Bo w całym tekście doliczono się aż 39 błędów, w tym pierwszy znalazł się już w nazwisku Aurora. Dalej jest tylko lepiej. Konuzm zamiast komunizmu, czy le o sierpniu zamiast lecz o sierpniu. Już w pierwszym akapcie można się doliczyć aż 11 błędów. O co chodzi? Nie wiem, ale albo to jest to jakaś świetna akcja marketingowa, albo po prostu wynik tego, że Dziennik Zachodni należy od niedawna do Orlen, jak i cła resztę tytułów schodzących w skład Polska Press, czyli do rządu. No my w WBS-ie nie należymy do Polska Press, więc błędów nie robimy. No i tyle w dzisiejszym bisie. Mam nadzieję, że było w miarę klawo. Jak nie było, to przepraszam, a jak było, to mi miło. Widzimy się w najbliższy czwartek w kąciku muzycznym, więc się nie żegnam, tylko mówię do zobaczenia w czwartek w kąciku muzycznym, czyli się żegnam, ale na chwilę żegnam. Znaczy nie. Do widzenia.